Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Never Alone, z dodatku Foxtails i lecimy dalej. Miejmy nadzieję bez większych problemów, które były ostatnio. Trafiliśmy na takie bardziej tereny, powiedzmy, mniej zamarznięte. Tutaj jakieś choinki się nam w tle pojawiły i jakaś trawa być może. No i ścigamy wielką mysz. Ojoj. Ojoj. Lisa, gratuj dziewczynka. Oni i tak mają jakieś nienaturalne zapasy powietrza. Zawsze. O, płyniemy gdzieś. A! Zjadła mnie! Wielka mysz mnie zjadła. W ogóle jak to brzmi. Dobra, to może górą? Okej. Teraz dołem. Tu nas zeżrą. Lisek, tu, tam nas zeżrą. Czekaj. Musimy przesunąć to. Dobra. To nam pomogło. No. Teraz będziemy mieli akcję z myszą. Właśnie nie wiem, czy to... Hej, teraz muszę to na dół, bo dziewczynka musi iść... To jak mam to zsynchronizować? Kurde. Chociaż nie, ta dziewczynka... może popłynąć w sumie tam. O kurde. Jak mysz będzie tutaj. No. Okej, zdążyłam. Teraz co mam tu zrobić? Bo to nie poleci tam. Mogę poprosić jeszcze jedno. I tam nie dorzucę. O, ostrożnie, ostrożnie. Czekajcie. Byśmy musieli to z przynajmniej tego drugiego zrzucić, ale nie wiem jak teraz. Chyba, że to przesunąć teraz na dół. Panie prądzie. O, i teraz będziemy mogli tą kulkę może... Zła mysz! Niedobra mysz! Nie zjada się czyjś kulek. Znowu trzeba będzie czasowo to zrobić. Matko jedyna. Na dwie osoby nie byłoby problemu. Ale jak gra jedna osoba, to trzeba niezłej koordynacji. Dobra. Wypuszczam, zmieniam postać i płyniemy w dół szybko. Dobra, jest.
popłynęło. Tylko oby lisek nam się nie zaciął. To jest najważniejsza sprawa w tej sytuacji teraz. Dobra, teraz musimy to do góry, żeby dziewczynka mogła bezpiecznie stamtąd wyjść. Dobra, i teraz... Ale lisak, 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 lisak w dół. W dół, 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 okej. Ostrożnie. Ostrożnie. Ale tą dziewczynkę sama przeprowadzić, bo tą nigdy nie wiadomo. Dobra, teraz pan lisak. Nie, nie, nie. Chciałam go przesunąć, ale w sumie chyba to nie ma znaczenia. Dobra, teraz tam mamy łódkę. Potrzebujemy się tam dostać. Ale potrzebujemy jeszcze to przesunąć. Nie, 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 nie wsiadaj, nie wsiadaj tam! A dobra, już myślałam, że... że nas zje, ale... Schował się. Schowała się wielka mysz. Okej, i znowu. I chyba umarłam. Tak jakby. Znowu muszę tam wskoczyć pewnie. Okej. What the fuck is that? Ale pisachlu a wingakpak. Angu yal gurom. Tigu lugu pamięgagun. Aha, to był ogon tej myszy. Jezu. Się zastanawiam, co tam dynda. Wow. Dobra, coś czuję, lisek, że będziemy potrzebowali twojej pomocy. Też tutaj muszę cię przesunąć. Nie! No! Zażarło mi dziewczynkę. Nie. Wolałabym, żeby lisek wpadł do tej wody. Może jak się tam nie zbliżę na razie, to będziemy mieli szansę. Okej. Wskakuj. Tylko, że ona musi być tam na dole. Matko. Znowu to trzeba jakoś czasowo ogarnąć. To nie są takie proste rzeczy. W ogóle to stąd. Okej. Okay. Wtedy mysz się pojawia tutaj. Tak, ale ja tam nie doskoczę. Nie. Czy nie możesz stać w miejscu, łódko? Błagam. O, dobra, doskoczyłam. Teraz ciebie się stąd. I za ogon. Świetnie. O, matko. Aha, dobra, teraz muszę znowu. Czy nie możesz wejść do wody z powrotem? Musimy prądy znowu przesunąć.
tak jak zabijanie bossa. I mam nadzieję, że lisek do nas dołączy. No, chodź, lisek. Dobra. To tak jak zabijanie bossa na jakiś sposób, nie? Trzy razy pociągnąć za ogon i boss znika. Też nie wiem, czy trzy razy akurat to działa, ale spoko. Znowu mamy i ogon. Okej. Czyli czeka nas wspinaczka. Okej. A kulka mi jest po co? Właściwie? Czekajcie, bo na razie... Aha. Ktoś musi zwabić go tutaj jakby. Lisek, no, pani lisek, pan współpracuje ze mną. Dobra, bo on skoczy trochę inaczej, ma większe skoki. Czy ja mogę go zwabić w ogóle liskiem? Tutaj, żeby on się tu pojawił. No, to raczej nie tak miało być. Bo będąc tutaj, to on mi zeżre tą kulkę. Musimy tą dziewczynką... Okej. No, się tu nie pojawia. Że nie płacz już. Aha, dobra, bo... Widzicie, to jest właśnie problem, że nie widać całości na pierwszy rzut. I skąd ja mam wiedzieć, że coś jest tu pod wodą? Aha, bo ja mogę to tam przesunąć. Ale tu mi nic nie da na razie. Dobra, chodź no. Mam już tą kulką. Tutaj to rozbić. Musimy go stąd przegonić. Okej. W ten sposób się pojawił tam na dole. To też nie jest zbyt dobre. Potrzebujemy tą kulkę tam wstawić. Znowu trzeba dobry timing. Chyba, że tak to zrobimy. Okej. Nie, i tak zażarł. Czyli... Ale mamy więcej czasu w ten sposób, czyli... Musimy zrobić tak... Żeby to... Jeszcze na dół. O! Dobra, jest. Teraz co nam da, jeśli damy to tu?
Ten znowu ucieknie. I będzie tam na górze. A my potrzebujemy jego ogona. Dobra, udało się. Tak, to trzech razy sztuka. Wow, wszystko się rozpada! Nie wiedziałam, że się będzie wszystko rozpadać. Przecież skaczę! Nie! Wielka myszo, oszczędź mnie. Ups! Tak jakby znowu mi się umarło. Ale spoko, damy radę. Go, Nuna! Nie zjadaj mnie, wielka myszo! Zostaw! Boże! Jaka agresywna! Anna huding asin katagala romin uyang nin aglan awingakpak kibiruk imegme asi matukahuni ukak tomi kapalomin. Czyli jednak było do trzech razy sztuka. Już? Stronę dom? Jej, znaleźliśmy myszkę! To dobrą myszkę. O, jaka słodka. A to już koniec? Naprawdę? Kiedy lagin sulit man nakipalok ukak simarok, tapani awing ngakpak sisurok kipalami narramon, si kubin lapaklu kipalok taman na. Uvona unipkak tatna panigum ukoti isukka nga. Strasznie krótkie to było. Znaczy spodziewałam się, że będzie krótkie, bo to jednak jakiś dodatek do gry indie. Nie spodziewałam się, że będzie to jakieś bardzo długie, ale znowu zajęło nam to ile? Niecałe półtorej godziny. Całość, o ile dobrze liczę. Trochę smutno, że tak szybko. Aczkolwiek te ostatnie zagadki, no, były takie. Znaczy, może nie jakieś bardzo trudne, tylko kłopotliwe ze względu na zacinanie się postaci. No dobrze, skoro już koniec, muszę się otrząsnąć z tego, że to już koniec. To takie małe podsumowanie jeszcze tego, co tutaj widzieliśmy w tej grze. No szczerze mówiąc, właśnie jestem trochę zawiedziona długością, bo no tak jak mówię, no nie spodziewałam się jakiejś bardzo długiej gry, znaczy bardzo długiego dodatku, ale z drugiej strony pozostawia to taki straszny, no nie wiem, tak straszny niedosyt. Że dopiero co się rozpoczęła ta historia, że tu goniliśmy myszkę, a zaraz potem następuje koniec. I w dodatku myszka znajduje się sama po pokonaniu wielkiej myszy. To takie dziwne. Nie, ale ogólnie sam pomysł tego dodatku nie jest zły. Fajnie,
fajna jest ta historia, chociaż taka bardzo surrealistyczna, ale jest przyjemna, jest fajna, ciekawa. Fajne są te zagadki tam, bo wprowadzają coś nowego niż było to, co w podstawce. No, oprawa graficzna została taka sama, muzyka jest podobna, więc tutaj raczej nie dodam nic nowego, bo to mi się tak samo podobało w podstawie, tak jak i teraz. No, tak jak mówię, no jedynym minusem takim większym jest kwestia blokowania się postaci i pracy kamery. Nie zawsze ona działa dobrze, nie zawsze współpracuje z graczem, co stanowi no, problem w przechodzeniu tych poziomów. No i się człowiek frustruje na banalnych rzeczach. Potem. Niemniej Lisek i dziewczynka po prostu zawsze pozostaną w moim sercu. To jest naprawdę bardzo przyjemna gra. Pod względem właśnie samej historii, klimatu, jaki nadaje, bo tutaj ten klimat został zachowany i bardzo fajnie to wyglądało. No i no, że tam jeden minus, no to już trudno. Także myślę, że no nie wiem, że ocenię ten dodatek tak 8 na 10 za te drobne minusy w postaci blokowania się błędów i kwestii długości tego dodatku. Ja nie pamiętam niestety ceny tego dodatku, więc nie wiem, jak się to za bardzo przekłada, cena na ilość rozgrywki i powiedzmy jakość tego. Aczkolwiek jest to całkiem przyjemny dodatek, tak jak mówię. Fajnie, znaczy może nie jakiś bardzo uzupełniający główną historię, bo do głównej historii mało nawiązuje, tylko odnośnie postaci. Opowiada tak jakby osobną historię, ale całkiem fajnie. Także to by było tyle ode mnie. No nie spodziewałam się, że tak szybko skończę. Dopiero się rozgrzewałam, dopiero zaczynałam, bo to już... No, także myślę, że będziemy kończyć. Nie mogę jakoś wrócić do menu. Dobra, wrócimy do menu. Już nie będziemy tych napisów oglądać. Co? Zaleca się modyfikację ustawień grafiki w celu poprawy wydajności gry? What? Przecież poprawiałam grafikę. Nie rozumiem z tego, dlaczego mi to akurat wyskakuje pod koniec gry, ale spoko. Dobra, także myślę, że to by było na tyle. Dziękuję Wam za tą krótką podróż, krótkie wspomnienie właśnie Never Alone. Dajcie znać, jak Wam się ten dodatek podobał, jak się Wam podobała historia, czy lubicie takie surrealistyczne, trochę fantastyczne legendy w tych klimatach? Dajcie znać w komentarzach. No a ja Wam dziękuję i do usłyszenia w innych projektach. Cześć! Thank you.